Co baba robi? Ja bajami. Będą świeczniki lodowe. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Czyli napełniasz to i później co, mrozisz? Napełniam gorącą wodą. A, gorącą? A żeby szybciej się ten? Szybciej się zamrozi, a balon robi się elastyczny i łatwiej zawiązać. Teraz trzeba uważać też przy zdejmowaniu i zawiązywaniu, bo to jest... Żeby przez to, że gorąco? Nie. Jak się puści, to robi się wulkan z wody. No to logiczne. Bo to jest pod ciśnieniem, czy jak to się dzieje? Dobra, ale jest. I teraz wynosisz na podwórko na noc? Tak, na mróz. Na mróz. Podglądamy wędzarnię. Łoś! Idziemy. Zobaczyć, jak odśnieżają. Ja pierdziule, ale sypie. Patrzcie, ile śniegu. W ogóle mam moje super gumowce, nie? Super sypie śnieg. Wow, Jezus, chciałam patrzeć, gdzie się idzie. W ogóle nie patrzcie na moje brwi, zrobiłam trochę za mocno henne. Szybciej sypie, niż wy odśnieżacie. Też zabawne. Jakie zasypane czipy. Jezusku. Śmiej się z moich kaloszy, ale ja w ten śnieg wejdę. Ty już nie. Jak nie? O Jezu. Patrz, weszłam. O Jezu. A ty gumofilca. No, wszyscy się, Jezu, zachwycają tym. Tym szarym czymś. Filcem, ano. A, bo to gumofilce. Jezu, jak was zasypało. Pantofelki. Tak. Jak pojedziemy do Warszawy, to w nich jadę, nie? Ja też swoich. Nie będziesz dał rady ich prowadzić. To samochody nie wsiąść. No właśnie. Dwa pedały jedną nogą. No, dryftowałbym nogę. Jakim cudem to tak zapadało? Całą noc chyba. Taka jest ciężka. Ten dres i jeszcze ta kurteczka. To wygląda, jakbyś od krów wyszło właśnie. Ej, no ale syp tam! Daleko! Zacznij ty w brzeszku. Co? Ubramy twoje. To na razie. Dobra, to teraz idziemy zobaczyć, czy nam główną drogę odśnieżyli. Bo jakby coś, to tu jeszcze musimy sobie wszystko sami odśnieżyć. Ale to nie jest najgorzej. A ktoś tu chodził? Ktoś, czyli Rafał? No dobra, jakby tu miał jechać kurier, to już tu mogłoby być ciężko, bo i iść jest ciężko. O Jezu. Nie chcą nam drogi odśnieżyć. Powiedzieli, że odśnieżą, jak przyjdzie czas. Ale u nas nie było nic robione. A wiecie, jak mamy mały bobas, to w razie co nie możemy być tak utknięci, nie?
stołu. Dobra, a poda mi pan jakiś numer. Także u nas dalej zima. Wypasiona zima. Dobra, tego nie widać. Jak się tak patrzy na to, ile tu jest śniegu. Idziemy do krów. Jeszcze. Jak tam krowy się macie? Co tam, dziewczyny? Ale pada. O, dziecię, ja nie mam chleba. Ja tylko na chwilę, nie? O, ja już zjadłyście wszystko, co tam było. No hej. Koteczki. Hej. Hej. No, chrup aniołka, dawaj. Chyba nawet śnieg się nie ubija. No. Podejdź tam do tej ściany śniegu. Widzisz, ile jest? Patrz, jak wysoko. No to wchodź. Jezu. O Jezu. O Jezu. Luna. Pokaż ty się tu. O Jezu. Jezu. Co ty robisz? Ciągasz się po śniegu? Zobaczcie, jakiego aniołka zrobiłam. To jest mój. A tu luneczki obok. Śpisz tu? No, nie widzę twojej ręki. Uwaga, siokra, uwaga, bo one nie odchodzą. Boże! Czemu one nie odchodzą? Do tej wchodzi. Szalone. One takie, no otwierać ten bufet. Rafał i jego Balenciaga. Luneczka ma zimową piaskownicę, tak? Nie jest ci zimno? Przestało sypać, ale co ty powiedziałeś, że nie widać nic? Już wszystko zasypało, tak? No. Ale możemy jechać do sklepu, bo nam odśnieżyli drogę. Przyjechali, ogarniacie? Przyjechali sprawdzić, czy na pewno ktoś tu mieszka, bo tata dzwonił do gminy, żeby nam odśnieżyli drogę, bo nie mamy jak wyjechać, a oni przyjechali z gminy, żeby sprawdzić, czy tu rzeczywiście ktoś mieszka, bo oni nie wierzyli. Nie, nie wiem. No, piękna zima. I piękna nowa szyba taty. Może kurier mi dowiezie tą kawę, co? Jest szansa. Jak my dojedziemy, to i on dojedzie. W ogóle to jest na siedlisko, nie? Bo tutaj pani operator nam zleciła, żeby nagrać rodzinne zakupy. Do Lidla. O, bajkowa, magiczna kraina. Wystarczyło się tu wprowadzić i od razu mają zimę dzięki nam. Bo mówili, że tu nie było zimy. Takiej, o ja pitole. Wow, tu driftujesz, tato? Jesus. Niby, tak? To tak nie bardzo, co? Tak na odpierdutaj się. Okej. Okay. Się dało, tak zrobili. Wow. O Jezu. Boże, ale to tak do dupy to. Boże, a widzisz, jak to odśnieżyli słabo? Jezu. Dobrze. Okej. Okay. No patrzcie, za późno nagrałam. Tata wynalazł jakieś łopaty. Pewnie poszedł zapytać się o cenkę. Patrzcie, jak ogląda nowy zakup. Patrzy, czy jest idealny, bez żadnej skazy. Zobaczcie, jaka pogoda, no. Zobaczcie, jakie hałdy, ale odkopane. Chłopaki dali radę, a teraz idę odebrać paczkę. Zacząłem, czy kurier dojechał główną drogą, która nie była odśnieżona. Widać paczka rzucona w śniegu. A tutaj mamy nasiona, które planujemy sadzić, żeby już przygotować ogród. Nie wiem, kiedy dokładnie, ale wszyscy tutaj planowali, co zamawiać, jakie nasiona.
i wszystko tutaj jest, więc na pewno zobaczycie, co z tym zrobimy dalej. Teraz wychodzę nagrać przebytki. Okazało się, że pudełko, w sensie paczka, która przyszła, jest paczką z kawą. To nie były nasiona, więc czekamy dalej. Testujmy, jaka jest głębokość śniegu. Okej. No, chciałam pójść na stop, ale chyba jednak zrezygnuję. Nie pokażę wam, jak teraz wygląda. Nie, Demon. Demon chyba załapał szaleju i jednak on stwierdził, że pójdzie na staw. Albo coś innego planuje. Chyba jednak coś innego. Nie patrzmy na to. Tylko tutaj jest warstwa śniegu porządna. Dlatego wszyscy pojechali, w sensie wszyscy. Rodzice z Olką pojechali kupić zapasy jedzenia w razie jakby nas zasypało tak, że nie będziemy mogli wyjechać przez parę dni. Zobaczcie, jak Damon czeka, że go wpuścić do środka, bo ja poszłam sama do kózek na trochę. To co? Zimno, zimno pisowi. Co kupujesz? Wódkę. Miodek. Przyjechaliśmy po miodek, ale chyba nikogo nie ma. Patrzcie w ogóle, jak tacie autko wymyli, wow. Byliście jak nie nasz. Jezu, a jak na nagraniu to wygląda takie czarne. Tam świeci słońce, a tu zamieć. Boże, ty Polsko. No, witamy Państwa, jeszcze u nas nie był. Ciszej. Nie nagrywaj, bo ja mam za ciemne brwi i to będzie się blisko mnie. Pokaż, nagrał. Pokaż. Dwa dni będą jaśniejsze. Znowu cyganów. Sam jest cyganem. Tata cygan. Tata jest tatarem. I kojarzy się jednoznacznie. Kojarzy się mianowicie z polskimi tatarami. To jest pani operator pokój i jej śnieżno-biała. Śnieżno-biała. Ale przypomnijmy sobie, że debaty nad naszym białym kolorem też było, że jest niebieski, więc się nie przejmujmy. Ale czemu on ciemnieje? Nie wiem. Od kiedy farba tak robi? Zrób reklamację, może on źle wymieszał przed tym. Dobrze jest. To jest super. To trzeba, mówię, najważniejsze teraz zastosowanie dobrego oświetlenia. Ale on jest za ciemny. Nie jest za ciemny. Jest. Będzie elegancki. Będzie wyjątkowy, tak jak tofik. Nie. Tofik nie był wyjątkowy, Tofik był oryginalny. Oryginalny. Tato? Co? Czy ja jestem jakiś dziwny? Synku, ty dziwny? Skąd ci to przyszło do głowy? Tata Marcina powiedział, że jestem dziwny. Syneczku, ty nie jesteś dziwny. Ty jesteś... oryginalny. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co oryginalne, jest lepsze. Dżinsy, dolary, kompakty. Ty też. Chodź tu do taty, tato coś w prasie pokaże, chodź. A Tofik, nie wydurniaj się, normalnie idź. Już ja mam dużo oryginalności. Co chcesz? No faktycznie, tu jest beżowe jak jasne. No. Zgasić. Aha. Nie zgasić. Chciałam. Definitywnie nie zgasić. Co chcesz powiedzieć? Co? Powiedz. Co? Bardzo ładnie. Co, chodzi ci, żeby nie robić ciemnej? Nie, no co ty? Dopełnia wszystko. Teraz ty już pod tak. Czy się śmiesz, czy co? Nie, go to nie widzę. Kontrola? Idzie. Podwójna. No chodź. Teraz to mój kawałek. Wow. Znalazłeś? O Jezu, ale gówniany kolor. Co ty powiedziałaś? Jak po węglu. Bo to tylko ci. Wow. Czemu ty to malujesz? Później będzie się przypintalać, że nierówno sama to maluje.
to płaci. No, płaci mi, to mi się przyjmą. Są. Ty na sufit ma. O Jezu, i ty malujesz czarno? On już schodzi, już prawie schodzi z tej. O Jezu, kot! Weźcie go stąd. Co będziesz, mama, robiła? Malowała te wszystkie pod sufitem. Poprawiała po nas. Te najgorsze, Włączenie ściany z sufitem. Czekaj, wróć, pardon, po mnie będzie poprawiała. To tobie? No. Tak. Już mi pomógł. To dogadaliście się z powierem, czy nie? Z powierem. Kto? Ja? Nie wiem, Olka miała dzwonić do niego. No, ona spojrzała na telefon, zobaczyła, że nic nie napisał i to tyle. Co za happy mina. Idę już po twoją kawkę sprawdzić. Tak? No to... Będzie też się A widziałaś coś? Matka Perfecto, nie? Siedzi, to robi dziecko obok. Dobrze, że się nie trzyma. No, one uspokajają belgijskie klimaty. No właśnie, muszę. Pora tam pojechać. Odwiedzić? No, lunycyki. Kolejny dzień i kolejne paczki z kawą, ale widzę, że są dwie, więc to mnie zastanawia. Może jednak dzisiaj dostaliśmy też nasiona? Tak nie ogarnęliśmy tego? Bo nie dało się dzwonić do kuriera? Leda? Tak, zejdź kwiatuszko. No i jak? No, bądź ten. Gites. Gites. Nowym dniu. Co dzisiaj robicie? Nie, to co, kończymy. Koniec już. Cały czas kończy. Co, do jutra ułożycie pewnie podłogę? No, taki jest taki plan. I to dokończymy, tak. No. Dzisiaj już taki klej będzie chyba. Gorszy. Przycinanie. No tak. I co to jest za alioli jakiś wysłał mi? Nie wiem. To Gryzak. Rafał Influencer. Ja Influencer dostaję milion paczek. Czekaj, dzisiaj jest czwartek. W poniedziałek był kurier, we wtorek był kurier. Trzeci dzień z rzędu jest. Aha, mamy. Pewniczki. Plastikowe doniczki. O Jezu! Jeszcze co? O ja pitole, gdzie to posadzicie, chłopie? Jesteście? Mało mamy wysłać. Jezu. Za mało ziemi. Mirkowi pokażę. Tak, to życia nie starczy, żeby to zasadzić. Wejdźcie piersi. Działa przyszły. Tak, zobacz. Trzeba się zolać. A powiedz, będziemy sadzić kwiatki. Będziemy sadzić kwiatki. I robić dekoracje. Robić dekoracje. Za karę ty to mówisz z taką winą? Wygląda jakby za karę. Śmiech. Będziemy w wodzie sadzić i w ziemi. Z tego. O, z tego bierz. No dobra. Powolutku. I teraz tu trzeba zostawić korzonki, a wydłubać ziemię. Włożymy cebulki, żeby się wymoczyły. Się. Aby nie miały ziemi na sobie w korzonkach. Ja tutaj je przytrzymam, a ty zaraz nalejesz wodę. I wlewaj tutaj do słoiczka.
Boże. Wciskamy tylko tak, żeby tutaj nam nie wysypało się. Teraz musimy je tu wsadzić razem. Daję wodę, żebyś podlała. Nie rób. Piękne. Mamo, ona teraz gra. Prosiła, żeby to nagrać. Ale będzie las. Będzie pachniało lasem? Tylko nie tak mocno, bo się złamie. I nie zacznie. Przyjrzyj występ. Wow. Robimy najprostszą dekorację. Pojemnik po świeczce. Folia aluminiowa. Po to, żeby nie było widać tej byle jakiej doniczki. Już. Doniczka, do tego wkładamy. Uwaga, bo to co mama zrobiła, to jednak stwierdziła, że zmienia wszystko poza jedną doniczką. I tak, tutaj nie ma już folii. Nieekologicznej folii. Tutaj będziemy zalewać staryną. I to już nie jest zabawa z dziećmi. To znaczy staryną. Roztopionym woskiem. Nie możesz powiedzieć, że roztopionym woskiem zalewamy? Nie, bo wosk jest żółty. Stary, dobra. Co? Są po prostu pitole, okay. A nie ze staryną. No ja... tak, no. Jak... You're goddamn right. To też wosk sojowy? Nie. Nie, to jest staryna. Czekamy aż zastygnie. Po zastygnięciu będzie wyglądać tak. Jeszcze zawiązujemy jakąś ładną snożeczkę. Już mama robi walentynkowe te. Widzę, no. Propozycje. O, jak nie ma pomysłu na walentynkę, to proszę. To jeszcze nie wszystko, kochani. Ja w ogóle znów chciałabym powiedzieć, że chcę jakąś szmatę na twarz, bo mnie łeb boli. Oj, mam brzyga, ale patrzcie jaka technika, wystarczy zagiąć t-shirtik, bluzeczkę i nie ma brzyga. To był kadr na cyca chyba zaplanowany przez ciebie. Aha, co no? A, co? No co teraz mama będzie robić? Nie wiem, odpindalać maniany z kolejnej. Balonami. Mama będzie balony, teraz wam pokazywać swoje tym razem. Co powiesz? Ja, bo to miałoby zrobić, ale... Tu ma wejść szereg świeczka chyba. Tu miała wejść świeczka i tutaj generalnie to tak. Aby dobrze wyszło. Bo jest o! Dobra. Ale się powinna nie być na wylot. Dobra, zobaczymy. Stawiamy świeczkę i nic nie powiem. Ze środku? Tak. Już to nie będzie, to zgaśnie od razu. Nie ma dopływu tlenu. Się może, jeżeli się wytopi od płomienia dziura, to będzie tu. A ma dopływ tlenu? Ma. Tlen jest wszędzie. W lodzie zwłaszcza. Woda zamrożona H2O. H2O, czyli O to jest tlen. Dwa wodory i jeden tlen. Idąc tym takim myśleniem, jak wrzucisz zapałkę do jeziora, to płonąć powinno. Nie. Ale nie czaję, o co chodzi? Nie ma. Jeszcze, żeby to było ze szkła, no, ale... i tak zostało to bit, a tak to po co to? To na podwórku jest... robisz. Ale przecież ona zgaśnie, bo nie ma czegoś tam. Ja... Ale mamy... Tata mówi, że ma tlen, że woda ma tlen. Pamiętaj. Bo ja patrzcie, na ten tlen właśnie. Nie myślał. No ale co to jest w szoku, bo myślał, że jakby utknął tak, to by migło i to by miał powietrze. Jeszcze raz robię bardzo krótki lampę. Może weź k***ę zrób. Uważaj na kawę, ale jak to zrobić? Myślałam, że się wypali. To nie wiem, ale że nie. Pierwsza współpraca na siedlisku to powinna być z wody kokosowej. Dobrze. Jeden, dwa, trzy, cztery. Weź się czerwę! Jezu, ale to zróbcie dziurę od góry. Trzeba podkładki zrobić na początek tutaj pod spód. Będzie się wytapiać po bokach. Dobra, to tak zrobimy.
Czy zajęcia, czy coś, tak, podtrzymajcie. A nie, ja pitole lodem się bawią. To jest przesady. Ja na przykład bym może do toalety skoczyła. Ja go wezmę. No. Ty? Przecież to ty. No, nawet... no, how this is possible? Jestem przekonany. No, pokruszcie tam zimne ognie, zapalcie to sobie chwilę pod... Niech wybuchnie, nie? Ej, a to nie powinno być niezapalnie ten w środku? Powinno mieć otwór. Czemu ja, jest tak duży? Ja po prostu położyłabym szyczkę na dno. Nie, tak teraz jak jest. I teraz to ma sens, no o co może, chodzi? Może. O, to by było fajne takie na zimowe drineczki, szklaneczka. A, o no, to ma sens. Wtedy masz taki... Woda kokosowa z takiego cywilu. No i tak fajnie to musi smakować. Jak z kokosa. No, no to powinno szybko. O Jezu, idzie majster. O, o nie. Powinno... A dziurę na środku. No dawaj, daj mu. Ciekawe... Ale... Wychodzimy! Weź kółko te pinkowe. O, żeby tu nikogo nie było. No, to jest tak groszy na tarcie. O, no, bo wow, i teraz możemy robić. Oj, nawet tu dziury nie ma. I co teraz? Jak ktoś chce zamówić, to pić tych taki lampion. No dobra. To było tak? Dwa. Chcesz to zdjąć? Mhm. Nożem. To jest fajniejsze. O, gaśnie. Gaśnie. O, o, wow, ale lampion. Wow. O, skąd? Bo on powinien centralny być. No to czek. Boże. Jezu, jest tak mokra. Co to? Uwaga, przylunie to no. No a przy kim? Czy czas przy wełnianej noże się spłonie? Mamy nastrojowy na walentynki. A, kolejny walentynkowy, no tak.